Zawsze boks lubiłem, wiesz, ja zawsze boks to... Ja lubiłem walki, co nie? To jest numer jeden. Nie wiem, wiesz, ja z tatą troszkę tam trenowaliśmy na dole, to wiesz, ja potem zrobiłem zapasy. Chciałem iść w stronę walk, nie wiedziałem, czy będę w stronę boksu, może UFC, to MMA się zaczynało się popularne robić. Wiesz, ja zapas chodziłem, zaczynałem potem, chodziłem na zapasy, w tym samym czasie robiłem kickboxing. Bo chciałem się trenować w taki sposób, żeby umieć, żeby walczyć na ziemi i mogę wstać i walczyć, nie? I potem ja zrobiłem kickboxing, normalnie wzięło mnie to, bo dużo walk było, mogłem amatorski boks robić i wzięło mnie w stronę boksu bardziej. Teraz w boksu mi dobrze idzie, to zostałem z boksem. Dawniej trenowałem w Gleason's Gym na Brooklynie. To jest, wiesz, to jest duży gym, to jest dużo ludzi. Ale nie lubiłem, bo się atmosfera się zmieniła. Zmieniła się w taki sposób, że zamiast mieć takich prawdziwych bokserów, amatorów czy zawodowych, się zmieniło. Jest dużo takich yuppies, nie ma takiej samej atmosfery. Nie ma, wiesz, sparingu nie było, dlatego się wyprowadziłem, zmieniłem trenera. Jestem teraz Tommy Brooks Fackensack na Bergen PAL. I jestem tylko, ja w gymie wchodzę na 11, jestem ja i trzech innych. Jestem ja, Vivian Harris, który jest dawnym mistrzem świata 130 funtów. Jest Kendall Holt, jest Sean George. I wiesz, jest naprawdę prawdziwy boks. Jestem tylko ja, trener i oni. Rozumiesz? I wiesz, sparring partnerów mam bardzo dobrych. Wiesz, wszystko jest stosowane na walki. Nie ma tego wiesz, że wiesz, kolegów, jest tylko boks. Jak ktoś, co wie o boksie, to Tommy Brooks miał Holyfield, dalej ma Holyfielda, Tysona, on trenował nawet z Klitschką, Pernell Whitaker, Meldrick Taylor, oni wszystkimi trenowali, najlepszymi bokserami, to on ich miał w stajni, on z nimi trenował. No i dużo się go uczę, jakbyście ostatnią walkę widzieli, co nie, całkiem inaczej wyglądałem, co nie, już teraz to moja druga walka z nim była i robimy postępy. Sparingi mamy dobrze, to z dobrymi sparing partnerami i to, co mnie uczy, to zaczynam robić. I think my experience of working with Paul, because I learn every day. The day that I stop learning, that's the day I throw my bag away and don't come to the gym no more. Right. I think that working with all the different guys, you know, build a knowledge that you can pass on to somebody else. And Paul just happened to be here and passing that information on to him. So he's going to be all right. He knows what he wants to do and he's serious. He's, you know, you don't have to call him, you know, you don't have to look for him. He's not on time, he's always ahead of time. You know, he beats me to the gym sometimes. So, you know, he's the kind of guy where, you know, you got to run him out of the gym. So, you know, he knows what he has to do and he's willing to put forth the effort. So, you know, I'm pleased as punch to be with him. Yeah. Chcę być busy i chcę dojść jak najwyżej, wiesz, ja lubię, jak Tomek Adamek na przykład, nie? On co chwilę walczy, 3-4 miesiące później od razu walczy, to jest mistrz świata, większość mistrzów walczy dwa razy na rok, a Tomek co chwilę walczy, 3 miesiące jest z powrotem w ringu, tak. Co nie? To jest coś pięknego, ja to samo chcę, żeby, wiesz, żeby co chwilę być aktyw, żeby być w ringu, żeby co chwilę boksować i no, może coś będzie na sierpień, august. Naprawdę bym chciał tej samej gali jak Tomek, co nie, żeby tyle ludzi przychodzi, żeby mnie zobaczyli, co nie, żebym walczył razem w tej samej gali jak Tomek, co nie, mistrz świata, jest ważna dla mnie. Może kiedy coś dojdzie. Będzie trudna walka dla Bobby Gunn, będzie trudna walka. Wiesz, Tomek jest zawodowy, on jest prawdziwy, wiesz, mistrz świata, to on... Nie myślę, żebym miał problemu, wiesz, on zrobi to co będzie musiał zrobić. Fajnie, co nie? W Polsce byłem piękny, byłem przyjęty super, co nie? Andrzej Dimitrow mi przyjął, co nie? Byliśmy w pięknym hotelu zaraz koło Warszawy. Tak, było wspaniale, co nie? Dobra walka na telewizji. Byłem przyjęty jak normalnie, jak celebrity. Wyszedłem na lotnisko, kamery wszędzie, było super. Pięknie było. Próbujemy na ESPN może taki chłopak Carlos Molina i wszystko jest możliwe, że będziemy się z nim bić. Jest twardy Meksyk, co nie? Próbujemy go, on ma pas chyba NABA i może będziemy się o to bić.
Wiesz, ja wiem jedno, że jak walczę, czy jest jedna runda, czy 3, czy 10, czy 12, jestem przygotowany na tą walkę. Nie myślę, czy będzie szybki knockout, czy co. Wchodzę, że muszę wygrać każdą rundę. Będzie knockout, będzie knockout. To nie myślę, co nie. Wiem, że jak wchodzę w ten ring, to jestem peak, jestem na etapie, jestem w formie, jestem przygotowany na wszystko przez te 12 rund. I wiesz, nie myślę, czy będzie knockout, czy nie. Tylko walczę, żeby wygrać. Czuję się dobrze w tej wadze, co nie, schodzę bez problemu, co nie, boję się, może próbował niżej zejść, to może nie wiem, może by się odbiło na, może kondycja by mi spadła, wiesz, bo to jest, waga jest dziwna rzecz, waga w sporcie, w boksie, czy w innych sportach, co się bijesz, to nie, musisz wagę utrzymywać, spadniesz za dużo, to może będziesz weak, będziesz, wiesz, zmęczysz się za szybko, co nie, wiesz, wiem jedno, że do tego czasu byłem silniejszy od wszystkich moich przeciwników, co nie, że fizycznie jestem, nawet 154 jestem silny, co nie, mam nogi mocne jak skurczybek, nie ma problemu. Wiesz, boję się, że może bym spadł za nisko, to może będę za słaby na przeciwników. Wiesz, na razie dobrze idzie. Nie mogę, nie chcę bardzo nic zmieniać. Spinks może, bo najlepiej mi się z nimi. Tylko, że leworęczny jest taki tricky, że on boksuje leworęczny. Nie wiem, nie myślałem nawet. Wiesz, kogo mi dadzą, tego pobiję i koniec. Dużo robię to trenuję ludzi na fitness, co nie? Mam parę klientów. Ten pas był New York State Championships, to wygrałem może 2,5 roku temu, co nie? To moja pierwsza walka moja była. Nie pamiętam już. 10, 11 walka. New York State, to jest, że mistrz stał w Nowym Jorku. Okay? Mm-hmm. To było IBA. To jest piękny pas, co nie? Wygrałem od Spakiem, chyba czwarta runda chyba miał knockout, co nie miałem knockout. To też było, dobra. A tamten najważniejszy, to jest NBC. I też wygrałem w Polsce pas, ale jeszcze nie doszedł z Polski. Nie doszedł. To może synka weźmiemy na tę kamerę. Oh, oczywiście. Yes. He can hold his head up right now. Look, he's only a month old. Hey. Paul Jr. I'm going to teach him how to defend himself. Right. But whatever he wants to do, it's up to him. Panu Adamowi Skarżyńskiemu. Adam's European Contracting za support. Zawsze są w moim narożniku. Zawsze mi pan Adam pomaga. Tak samo moim fanom, zawsze przychodzą na walki, krzyczą, dopingują mnie, to jest bardzo dla mnie ważne. A swojej rodzinie, swojej żonie, no chciałem wszystkim podziękować. Naprawdę support odczuwam i wam dziękuję za wszystko. Super.